Kolejny weekend nie był niestety udany dla drugiego zespołu Lecha Poznań. Rezerwy kolejorza pojechały do Lublina na mecz z celującym w awans do pierwszej ligi motorem i przegrały go 1-2. Na pierwszego gola w tym spotkaniu trzeba było poczekać aż godzinę. To właśnie po 60 minutach gry Jakub Zagórski sfaulował we własnym polu karnym Jakuba Koseckiego, za co motor otrzymał rzut karny, który na gola pewnym uderzeniem zamienił najlepszy w tym sezonie strzelec Ewiner drugiej ligi Michał Fidziukiewicz. Kolejnego gola Lublinianie dołożyli na 4 minuty przed końcowym gwizdkiem, a tym razem piłkę do bramki Bartosza Mrozka posłał Paweł Moskwik. W doliczonym czasie gry Lechitom udało się jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki po golu strzelonym przez wprowadzonego kwadrans wcześniej z ławki rezerwowych Igora Kornobisa. Po tej porażce zespół trenera Artura Węski spadł na 6 miejsce w tabeli Ewiner drugiej ligi. Kolejne spotkanie niebiesko-biali ze względu na wycofanie się z rozgrywek GKS-u Bełchatów zagrają dopiero za 2 tygodnie. 10 kwietnia o godzinie 13 ich rywalem będzie Olimpia Elbląg, a mecz zostanie rozegrany we Wronkach. Takim samym wynikiem jak spotkanie rezerw zakończył się wyjazdowy mecz juniorów starszych kolejorza z Krakowią. Chociaż oni, w przeciwieństwie do drugiego zespołu Lecha, jako pierwsi wyszli w swoim starciu na prowadzenie. I to bardzo szybko, bo już w 4 minucie rywalizacji. Maksymilian Dziuba dośrodkował piłkę z rzutu wolnego w pole karne, tam nikt jego zagrania nie przeciął, a zaskoczony takim obrotem spraw bramkarz Pasów nie zdołał w porę zareagować i futbolówka znalazła się w siatce. Decydujący dla losów meczu był jednak nie pierwszy, a ostatni kwadrans, podczas którego Krakowia zadała Lechitom 2 niespodziewane ciosy. Najpierw w pozornie niegroźnej sytuacji Mateusza Mędrale pokonał Jakub Gut, a w doliczonym czasie gry piłkę do poznańskiej bramki strzałem przy bliższym słupku posłał jeszcze Michał Kęska i 3 punkty trafiły ostatecznie na konto Krakowian. Swojego meczu nie wygrali w ostatni weekend także juniorzy młodsi Lecha, którzy po pełnym goli spotkaniu podzielili się punktami z Żakami Szczecin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-4. Wynik sportowy ma być wypadkową pracy i filozofii, jaką wykonujemy i jaką się posługujemy. Dzisiaj nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego rezultatu, bo zwyczajnie dawaliśmy sobie zbyt łatwo strzelać gole, ocenił po spotkaniu trener Bartosz Bochiński i trudno się z nim nie zgodzić, bo młodzi Lechici popełnili w starciu ze Szczecinianami sporo prostych błędów, a drugi i trzeci gol dla rywali były niemal bliźniaczymi kopiami, przy których defensywa kolejorza zachowała się równie źle. Po stronie pozytywów tego meczu możemy zapisać aż 4 strzelone przez niebiesko-białych gole, których autorami zostali Mateusz Meyer, Norbert Ratajczyk, Igor Stankiewicz i Mateusz Wójcik. Był to drugi remis juniorów młodszych kolejorza w wiosennej części sezonu. W tym momencie niebiesko-biali są na 3 miejscu w tabeli grupy B Centralnej Ligi Juniorów do lat 17. Komplet punktów na swoje konto zapisali w weekend z kolei trampkarze kolejorza, którzy w derbowym starciu pokonali Wartę Poznań 3-0. Gole dla zespołu prowadzonego przez trenera Damiana Sobutkę strzelili w tym spotkaniu Bartosz Zaranek, Macwej Bakno oraz Stanisław Słodowy. Była to 3. wiosenna wygrana niebiesko-białych, którzy po 4 seriach gier przewodzą ligowej tabeli. I to już wszystko w tym odcinku Akademii Flash. Widzimy się ponownie za tydzień. Do zobaczenia.